tam na 5. Światowym Zjeździe Gdańska w Gdańsku. 5, tak, 16 lat temu rozpoczęła się ten wspaniały projekt. Władze miasta Gdańska postanowiły w 4-letnim cyklu spotykać się ze swoimi obecnymi i byłymi mieszkańcami. Kolejne spotkania nasze dostawały coraz większą dynamikę, coraz więcej optymizmu i to, co w Gdańsku się zdarzyło przez ostatnie 25 lat, to dynamika rozwoju i zakres przewyższa chyba ostatnie 200 lat. Dla Gdańska i nie tylko dla Gdańska, bo Gdański dla Polski zawsze był znaczącą placówką. Przez stulecia budowali go Holendrzy, Anglicy, Szkoci, Polacy, Niemcy, Żydzi. Ta wielonarodowość, wieloreligijność, to wszystko miało szalony wpływ na to, co dzisiaj udało się wybudować, to, co dzisiaj buduje się w Gdańsku. Jakie inwestycje, jakie zamiary, jaką mieli fantazję 20-25 lat temu ludzie, którzy zarządzali Gdańskiem. To, co udało się tutaj zrobić, to jest sensacyjne. Słuchając wypowiedzi prezydenta Gdańska, pana Adamowicza, wczoraj na otwarciu 5. zlotu światowego Gdańszczan i zapowiedzi, co jeszcze chcą władze Gdańska zrobić. Te wspomnienia z Gdańskiem wiążą się oczywiście z moją młodością, bo tutaj jako 14-latek przyjeżdżałem na praktyki do Elmoru, chcąc się wykształcić do zawodu elektryka. Później 40 parę lat temu opuściłem Gdańsk. Ta wieloletnia współpraca zaowocowała tym, że w 2006 roku władze miasta Gdańska obdarzyły mnie nominacją ambasadora, honorowego ambasadora miasta Gdańska w Austrii. Wczoraj słuchając wykładu profesorów na temat tożsamości, powstała bardzo gorąca dyskusja, czy skoro Gdańsk jest stolicą Kaszub, czy każdy gdańszczanin jest Kaszubą? Oczywiście. Panuje taka teoria i filozofia, że ludzie mieszkający w mieście nie są Kaszubami. A parę kilometrów za granicą miasta, gdzie jest prowincja, no to oczywiście tam są Kaszuby. Także z tej dyskusji nawet profesorowie nie mogli specjalnie rozwiązania tego problemu znaleźć. Jestem urodzony w mieście Gdynia i uważam się za Kaszuba z Gdyni. Jako że kiedyś, gdyby Kaszubi nie sprzedali wioski Gdynia, to do dzisiaj by nie było miasta Gdynia. To wspaniałe czasy. Miałem wtedy powiedzmy 20 plus minus lat. Cudowny czas, do którego dzisiaj tak chętnie wraca. To jest ten czas, że przypominam sobie ten okres, przypominam sobie to są wspomnienia, kiedy na WSWF-ie w Gdańsku w otoczeniu przyjaciół miałem możliwość studiowania, grania, dojrzewania. To są takie sprawy, kiedy wtedy nikt z nas nie myślał o polityce. Jak tak się zastanowię, to jestem w stanie zrozumieć,
dlaczego młodzież tak myśli. Myśmy myśleli wtedy podobnie. Myśmy myśleli, chcieliśmy żyć. Było tam ciężko, czy było inaczej? Ja powiem, nasza młodość w PRL-u rządziła się innymi prawami. I dzisiaj nie odważę się powiedzieć, czy to było lecz dobrze. Po prostu było inaczej. Garbus szalony, coś wymyśli, coś zawsze wesołego, coś nigdy nie wiesz, co zrobi, ale to jest... Dzisiaj mogę powiedzieć, że to była droga do tego, że dzisiaj mam tolerancję. My byliśmy wychowani, ten okres PRL-u, to nie tylko my, całe społeczeństwo było wychowane na zasadzie nakazu i zakazu. Nam coś było wolno, albo nam było niewolno, specjalnie mówię, niegramatycznie, żeby podkreślić tą paradoks tej sytuacji. Moja tolerancja wynika przede wszystkim z tego, że 40 parę lat mieszkam w Austrii. Zauważę, jest pewne powiązanie pomiędzy twoim losem, jako osoby, którą dzisiaj jesteś, a miastem Gdańsk, które również miało swoje wzloty i upadki, które również miało czasy tolerancji i nietolerancji. Obecny dzisiaj pan prezydent miasta Gdańska w swoim motto, w swojej działalności, w swoim programie okazuje się człowiekiem bardzo otwartym na świat, podobnie jak ty, bardzo tolerancyjnym i w sumie bardzo optymistycznym. Tutaj nie ma obcych. My jesteśmy przybyszami, ale nikt nie jest obcy. Nie przypisywałbym takiej, że Gdańsk ma być, czy musi być, ale może być tym miastem, które preferuje tolerancję na wszystkich poziomach. Dzisiaj już umawiamy się na spotkanie za 4 lata. Już planujemy, że za 4 lata spotkamy się znowuż na 6. zjeździe światowym Gdańsku.